dzisiejszego dnia i taka właściwie no, przed wakacjami. Ja jeszcze kilka spraw bieżących. Odbyło się spotkanie z panem dyrektorem Olewiczem, który jest odpowiedzialny za część remontów. Rozmawialiśmy na temat, tutaj najbardziej powinna być zainteresowana pani dyrektor, poszerzenie wniosku do szkoły podstawowej nr 89. Ponieważ część pieniędzy, które przeznaczamy właśnie z tej rezerwy zdrowia na inwestycje, na remonty, za te pieniądze chcemy właśnie zrobić to poszerzenie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Druga sprawa, rozmawiałem również z sprawy Kruszwińskiej. Wiem, że kwota 600 tysięcy złotych nie jest realna dla nas do wyłożenia. Natomiast z obserwacji, nie wiem, czy na pewno mieszkańcy z tamtej strony wiedzą, że ja nazwę to sobie Kruszwińska Wiraż. Jest około złożony z trzech takich etapów. To są wjazdy między blokami. One mają się o 15, po 10, 12 metrów. Pierwsza część, trzecia po prostu nie istnieje. Druga została tak zwana zrobiona przekładka. Natomiast ja poprosiłem pana dyrektora, bo pana prezydenta Trzymiela, żeby jednak pozwolono nam zrobić chociaż przekładkę tego tych płytek. Nie traktowane jako remont, tylko przekładkę płytek. Ponieważ to, co mamy ze strony mieszkańców, wcale się nie większość to są osoby starsze, jest to chyba nie istnieje tak. Płytki się rozsypały. I nawet w momencie, proszę państwa, jeżeli by doszło do tego, że faktycznie energetyka, gazownia będzie chciała wymieniać swoje elementy, to my nie podniesiemy żadnych kosztów jakichś związanych wielkich, ponieważ tam będzie chodziło tylko o przełożenie płytek dużych, żadnych kostek, żadnych innych rzeczy, tylko łatwiej mieszkańcom wyjście z bloku. I chodzi o dwa elementy, 4-środkowy został, który został niechcący wyremontowany bodajże chyba przez firmę telekomunikacyjną. Wtedy się udało, mieszkańcy za odpowiednim momencie jakoś zainterweniowali. Była rozmowa również, to jeżeli chodzi o nazwiskami, to sprawa pana radnego Szłapka Dymacza, gdzie no, też my mamy problem, chodnik w jednej i siódmej nasz. Została wydana taka zgoda przez pana dyrektora ustna, że upoważniająca pana Ryszarda Stabacha do rozmów ze spółdzielnią, aby ta część zostało zawarte porozumienie i firma, która robi na rzecz spółdzielni, wykonała ten chodnik. Za otrzymaną zapłatę oczywiście, która też dzielnica stara się wygenerować. Proszę państwa, z innych takich ciekawych rzeczy. 28 czerwca odbyło się spotkanie spółdzielni mieszkaniowej w Wieńczyce. Ja udałem się na to spotkanie. Wiem, bo byśmy też mieli takie spotkanie. Do 12 lat. Znaczy powiem państwu, ja nie byłem na całych ważnych zgromadzeniach, tylko była tak zwana część dla gości. Byłem jedyną osobą, która została zaproszona. Odpowiedziałem na te pytania, które nurtują mieszkańców. Powiedziałem, co zostało wykonane z naszej strony. Bo jak się okazało, że trochę tam rzeczy fajnie zrobiliśmy. Okej, mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie. Przedstawiony trzeba się promować, że my coś takiego robimy, bo ludzie myślą, że to na przykład spółdzielnia. Tak. I proszę państwa, zostało wytłumaczone. Nie spotkałem się z jeden pan, który jakoś był zdegustowany, mówił, że są niepotrzebni, więc powtórzyłem trzy razy tam, że osiedle kombatantów jest traktowane na równi ze wszystkimi innymi i mamy wielki szacunek. Sprawy, które zostały poruszone, ja zostawiłem moje numery telefoniczne, bo jak wiecie, nie są one w ukryciu, mój mail. Sprawy, które tam były poruszane, to dotyczyły głównie terenów zaniedbanych, czyli właściwie trzeba się tym zainteresować. Zgaczkło, gdzie została od razu udzielona odpowiedź, że to jest właścicielem jest bank, jest Bydgoszczy z Poznania. I drugi teren, który no, to dość tak wygląda zaniedbany, to jest skrzyżowanie Stela Sawickiego z Wiślicką i no, mam taką jedną reklamę i już zaczynają te metalowe ogrodzenie zaczyna znikać powoli, ale teren jest ogólnie zaniedbany. Sprawę przekazaliśmy od razu, dzisiaj jeszcze rozmawiałem z panem naczelnikiem, bo to oni są do tego odpowiedzialni. Sugestie tam dalej były o chodniki w stronę Koplandu, a mam nadzieję, że będziemy mogli po kolei je w remontach.
Proszę Państwa, na Skate Park, 13-14, mimo iż na 7 odbyło się spotkanie, mimo iż nie są jakieś, nie wiadomo jakie zastosowania pogodowe, mają się odbyć zawody rocka i remixy. Prosimy remont, ty do dnia się ukończył dwa dni. To jest remont rocka w rejonie podwójnego przystanku, który się zainteresowała ulica Wiśnicka. Okulickiego w kierunku Krakowa, także remont chodnika też ulicy Kruszwicy. Proszę Państwa. Ostatnio niedzielę został wręczony na księdzu proboszczowi. Naprawdę to jest taka osoba skromna, że na pewno przyznała się, dowiedzieli się pokątnie księża, że został on oznaczony złotym medalem Jana Pawła II. Dlatego problem wręczenia był mile zastraszony, było to też takie tajemnicy. W sumie to było pożegnała rada parafialna, poszczególne koła, to była druga delegacja, trzecia delegacja to było dzieci, czwarta to były przedstawiciele dzielnicy. Później proszę wszystkim dziękował. Taka wzruszająca impreza, bo jakby ciągle robił właśnie taki rachunek sumienia za 40 lat swojego kapłaństwa. Akcja Lato w mieście. Wiem, że dużo się dzieje. Czy Państwo chcielibyście coś powiedzieć? Wiem, że nasz przewodniczący sportu ma problemy głosowe. Ale niech się powie, tak? No i pan Leczek, który też siedzi bliżej udziału w tym wszystkim. Czy chcielibyście coś powiedzieć? Znaczy, nie mógłbym, nie mógłbym Jackowi odmówić. Dziękuję. Nie powiedzieć, bo nie opowiedzieć, bo chociaż myślę, że wie, co się dzieje doskonale, bo często tutaj nie spotykam. Czy macie się po sobie zagadać? Wiem, że proszę wszędzie wygadać, ale są półkolonie. Często się spotykacie? Proszę Państwa, nazywają się na wojskach. Tutaj przede wszystkim, jak już mówiłem na poprzedniej sesji, a tak niedawno byłem, imprezy zgodnie z tym naszym harmonogramem. Zapewne Państwo zauważyli na klatkach, przynajmniej niektórych wydarzeń, nie jest też żaden wybuch takiej ilości plakatów, żeby dla każdej wersji było imprezy. Ale się odbywają, cieszą się, że to już jest dużym powodzeniem. Na taką pierwszą imprezę, jak mieliśmy, to jest 144, tak powiedzieliśmy 130 dzieci, już trochę nam zajęło, czyli na 4 godziny tam siedzieliśmy pewnie z łącą, ale naprawdę no, zadowolone wszystkie. I to jest najważniejsze, idziemy z tym dalej, mam nadzieję, że do końca będzie wszystko w porządku. Bardzo chciałbym tutaj podziękować panu Leszkowi za współpracę z wszystkim za pomoc i przede wszystkim panią Agnieszce za obronność, też do mojej osoby w związku z wydatkami na te wszystkie działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Leszek chciałby coś dodać? Chciałbym prosić przewodniczącego, żeby przewodniczący dodał jakieś kasy na tą akcję, na to. W przyszłym roku. Znaczy ja bym tak jak to co mówiłem, że faktycznie te dzieci oczekują, bo to jest grupa dzieci takich troszkę zagubionych, w wielu szkołach tak to się dzieje, ale przesympatyczne te dzieciaki i opiekunowie, także myślę, że no dzisiaj tak mimo niepogody odbyliśmy to na hali sportowej, ale no fantastyczna atmosfera i rzeczywiście no, urok tych dzieci jest niepowtarzalny. Znaczy jeszcze to tak dopowiem, to tutaj. W związku z tym, że jest ta, akcja lato w szkole, no to często bazujemy na dzieciach, które są w tych szkołach, no wiadomo, że ze względu na to, że one są w tej szkole, czyli prawdopodobnie to są te dzieci, które no, nie stać ich za bardzo na tyle, no i dlatego idą do szkoły, no i tutaj też im jakoś ułatwić, przyjmiemy ten czas. Proszę Państwa, następna sprawa. Pojawił się u nas pan, młody chłopiec, który mi zaimponował, przyszedł z mamą. Sprawa dotyczy się właściwie głównie dotyczy się powiatu Wrześni Piastów. Chodzi o tramwaje i nisko podłogowe. Ale jeżdżą już? Jeżdżą, 14. 14.
A dlaczego mi pan, zaimponował? Młody chłopiec, który 20 parę lat ma informację łącznie z tym, jakim taborem, jaki tabor jeździ do 15, ile ma lat, poszczególne wagony. Do tej pory taki pasjonat. Jak sytuacja wygląda? Pełna dokumentacja i fotograficzna. Jakie są mankamenty? Dlatego, jeżeli się już pojawiło nisko podłogowce, to mówimy o tramwajach, on został skierowany, że jeżeli że mieszkańcy mogą sobie autobusami jeździć. Autobusy to też jest. Dlatego cieszę się, że została pewna sytuacja. Została sytuacja rozwiązana. Ja mówię, nawet jeżeli ktoś by chciał z własnej ciekawości obejrzeć sobie. Myślę, że tego panu nie ujedno pytam, że jeżeli będzie jakaś sprawa dotyczyła MPK, na pewno bym zaprosił na takie spotkanie. Tak, jeszcze pojawiła się prośba Towarzystwo Sportowe Wisła, sekcja zapaśnicza. I to też mi panowie zaimponowali, bo oni nie przyjechali po pieniądze. Oni przyjechali prosić, czy mogą się po prostu promować. Zostali już zaproszeni na nasze pożegnanie lata. Była też taka prośba, że jeżeli ktoś ma firmy budowlane, które mogłyby wesprzeć na przykład materiały, bo oni chyba własne pieniądze dostali lokal na hali Wisły, ale za własne pieniądze to robią miastami siłami. Nie dla nich pieniądze nie są ważne. Jeżeli ktoś by chciał, jest dobrze, mu pismo, a mógł pomóc jakoś, serdecznie zapraszam. Z mojej strony jeszcze taka jedna tylko przyjemna rzecz. Gratulujemy panu Michałowi Teranowiczowi. To kończy pewien etap swojego życia, się skończył studia. Wyrzeczyli. Może prywatnie powinien, ale jakbyś tak przypomniałem wczoraj, będę taki film Adwokat Diabła. Nie wiem, czy widziałeś? Proszę Państwa, ktoś z Państwa chciałby poruszyć jakiś temat. Ja ten ostatni punkt porządkowy dzisiejszej sesji jest zamknięcie i informuję wszystkich o tej najbliższej 32 sesji ustalonej na 28 sierpnia bieżącego roku, godzina 17, to samym zamykamy 31 sesję Rady 15 Mistrzów Sierpniu 11 lipca 2020.